Dzień dobry. Serdecznie Państwa witam. Dzisiejsze pytanie jest, czy śmierć Pana Jezusa Chrystusa jest wystarczająca dla odpuszczenia win wszystkich ludzi? Zatem odpowiedź na to pytanie, czy śmierć Pana Jezusa Chrystusa jest wystarczająca dla odpuszczenia win wszystkich ludzi? To jest odpowiedź pozytywna. Tak, śmierć Chrystusa, śmierć Pana Jezusa Chrystusa jest jak najbardziej wystarczająca, aby wszyscy bez różnicy i bez wyjątku mogli przyjść do Niego ze swoimi grzechami. Tylko ci, którzy przyjdą do Niego, będą mogli skorzystać z Jego śmierci. I to jest fakt. Oferta oparta jest na doskonałej ofierze dokonanej na drzewie krzyża. I oferta ta oparta na doskonałej ofierze dokonanej na drzewie krzyża adresowana jest do każdego. I mówi o tym kilka miejsc biblijnych, które teraz przytoczę. Po pierwsze, nasz Bóg, Zbawiciel, chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i mówi o tym 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 4 werset. 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 4 werset, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy. Kolejny punkt to jest z Jana 7 rozdział 37 werset. Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Ewangelia Jana 7 rozdział 37 werset. A w ostatni wielki dzień święta stanął Jezus i wołał, mówiąc: jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. I też mamy w objawieniu Jana 22 rozdział 17 werset. A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. To jest 22 rozdział objawienia. 17 werset. I duch, i oblubienica mówią: przyjdź. I kto słyszy, niech rzecze: przyjdź. I kto pragnie, niech przyjdzie. I kto chce, niech bierze wodę życia darmo. Zatem jednoznacznie widzimy, że chcąc odpowiedzieć uczciwie na pytanie, czy śmierć Pana Jezusa Chrystusa jest wystarczająca dla odpuszczenia win wszystkich ludzi, to odpowiedź jest taka, że jak najbardziej tak, śmierć Pana Jezusa Chrystusa jest wystarczająca. Tak, śmierć Pana Jezusa Chrystusa jest wystarczająca dla odpuszczenia win wszystkich ludzi. Dziękuję za uwagę.